Witam Was serdecznie na kanale Archiwum Mroku. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o skrzyni Dybuka. Słyszał o niej prawie każdy, kto choć w niewielkim stopniu interesuje się światem paranormalnym. Wspólnie prześledzimy jej pochodzenie, wpływ jaki wywarła na odbiorców, a także kontrowersje, które podążają jej śladem. Raz na zawsze rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy jej historia jest prawdziwa, czy też nie. Dybuk w żydowskiej mitologii jest duchem zmarłej osoby, skazanym na wieczną tułaczkę w zaświatach. Z założenia jest bytem złym, a jego jedynym celem jest opętanie człowieka, aby przy pomocy jego ciała dokończyć sprawy, które powstrzymują go od zaznania spoczynku. Kiedy cel zostanie zrealizowany, opuszcza ciało opętanego, czasem jednak konieczny jest egzorcyzm. Początkiem 2001 roku Kevin Menis jeździł od jednej wyprzedaży garażowej do drugiej w poszukiwaniu starych mebli. Prowadził mały biznes w Portland, Oregonie, w pobliżu mostu Burnside. Specjalizował się w naprawie i renowacji mebli. Jak twierdzi Kevin, to właśnie na jednej z wyprzedaży kupił skrzynię od wnuczki Żydówki polskiego pochodzenia, do której pierwotnie należał przedmiot. Miała na imię Havela. W trakcie II wojny światowej uciekła z okupowanej Polski do Hiszpanii, zostawiając za sobą nie tylko dom rodzinny, ale także rodziców i rodzeństwo, którzy zmarli w jednym z obozów koncentracyjnych. Havela straciła także męża i dwóch synów, ale nie dokopałam się do informacji z jakich przyczyn. Kobieta mieszkała w Hiszpanii do zakończenia wojny, a później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Z niewiadomych przyczyn zabrała ze sobą, oprócz najniezbędniejszych rzeczy, skrzynię Dybuka. Menis, zafascynowany historią, postanowił kupić przedmiot, który oryginalnie był szafką na wino, i dać mu nowe życie. Kiedy płacił, wnuczka Haveli opowiedziała mu o jego historii i ostrzegła, że we wnętrzu skrzyni zamknięto bardzo potężny byt. Poprosiła, aby dla własnego dobra nigdy jej nie otwierał, gdyż tym samym uwolni energię i może stać się mu krzywda. Menis nie posłuchał jej rady. W planach miał nieco odnowić skrzynkę i podarować ją w prezencie swojej matce na urodziny. Kiedy ją otworzył, w środku znalazł kilka przedmiotów, między innymi dwa amerykańskie centy, jeden z 1925 roku, a drugi z 1928 roku. Dwa pukle włosów, zasuszony kwiat róży, świecznik, złoty kielich, kawałek granitu z wyrytym słowem szalom, co po hebrajsku znaczy pokój. We współczesnym hebrajskim używa się tego słowa zarówno na powitanie, jak też pożegnanie. Na odwrocie skrzyni wyryto w drewnie modlitwę Szema Izrael, która jest jedną z najważniejszych w judaizmie. Zaczyna się słowami: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. 31 października Aida, matka Kevina, odwiedziła go w jego pracowni. W Halloween, jak mrocznie. Mieli wspólnie udać się na kolację urodzinową, ale mężczyzna miał do zrobienia jeszcze kilka rzeczy. Wręczył matce prezent i wyszedł z pomieszczenia, zapewniając, że uwinie się w kwadrans. W wywiadzie dla serialu Paranormal Witness z 2012 roku Aida opisywała, co się stało, kiedy otworzyła skrzynię. Cytuję: Mój syn wyszedł z pomieszczenia, a ja popatrzyłam na skrzynię. Miałam wrażenie, że i ona mi się przygląda. Kiedy otworzyłam drzwiczki, owionął mnie zimny wiatr, który dolatywał z jej wnętrza. Nie umiem tego opisać. Zło w najczystszej postaci. Nie byłam w stanie się podnieść, nie mogłam uciec. Wiedziałam, że dostałam udaru mózgu. Moje usta wykrzywiły się, a oko zaczęło opadać. W myślach kołatało mi się tylko jedno pytanie. Czy umrę, zanim będę w stanie ocalić życie mojego syna? Chciałam mu powiedzieć, że musi pozbyć się skrzyni. Kiedy Menis następnego dnia odwiedził matkę w szpitalu, ta z trudem napisała na kartce: Żadnych prezentów, nie podobał mi się prezent. Przez następne 2 lata zarówno Menisowi, jak i ludziom z jego otoczenia przydarzały się dziwne rzeczy.
Kiedy przekazał skrzynię siostrze, ta oddała mu ją po kilku dniach. Twierdziła, że była wielokrotnie świadkiem, jak drzwi szafeczki same się otwierały i zamykały. Podarował więc ją bratu. Brat i szwagierka z kolei narzekali, że z jej wnętrza wydostają się nieprzyjemne zapachy lub wręcz przeciwnie, woń jaśminowych perfum. Kevin i rodzeństwo dzielili ten sam sen, a właściwie koszmar, w którym prześladowała ich starsza kobieta o zapadniętych oczach. Co więcej, twierdził, że brat jednego z pracowników odebrał sobie życie. Kilka dni po tym, jak strącił skrzynię na ziemię. Jakiś czas później ten sam pracownik podzielił los najbliższego krewnego. Kątem oka widział cienie przemieszczające się po jego domu z zawrotną prędkością. Menis nawet podarował skrzynkę swojej dziewczynie, ale po kilku dniach ta zmusiła go, aby przyjął prezent z powrotem. No chłopak roku, ja dziękuję za taki prezent. Chciał ją zniszczyć i wyrzucić, ale bał się, że uwięziona w skrzyni energia zostanie uwolniona. Wystawił ją na sprzedaż w swoim sklepie i w końcu kupiła ją starsza para. I oni zwrócili skrzynię. Po tygodniu znalazł ją przed drzwiami, a na załączonej notatce było napisane: przedmiot ma w sobie złą energię. W 2003 roku na eBayu pojawiło się ogłoszenie sprzedaży. Menis, którego kariera zawodowa wskazuje na pewne doświadczenie zarówno w pisarstwie, jak i reklamie, umieścił bardzo obszerny opis oferowanego produktu. Zawarł w nim historię rzekomego pochodzenia skrzynki, ale także doświadczenia własne i rodziny. Jak twierdzi, cytuję: mówiono mi, że na eBayu są ludzie, którzy znają się na tego typu sprawach. Na samym końcu dopisał: jeśli jesteś jednym z nich, to proszę, 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 kup tę skrzynię i zrób z nią cokolwiek będziesz uważał za słuszne. Pomóż mi. Wiele można zarzucić Kevinowi, o czym porozmawiamy później. Ale pewnym jest, że mężczyzna był swoistym pionierem w sprzedaży skrzynek The Booka. Koncepcja spodobała się nie tylko fanom opowieści z dreszczykiem, ale także przedsiębiorcom. Popyt na tego typu artefakty wzrastał z zawrotną prędkością. Do czego przyczyniły się kolejne historie, rodem ze strefy mroku, krążące wokół skrzyni. Nie jest sztuką znaleźć drewnianą szafkę, trochę ją wizualnie postarzyć, naładować do niej różnego rodzaju przedmiotów i twierdzić, że mieszka w niej zły duch opętujący ludzi. A ile pieniędzy można przy tym zarobić? Rynek kwitnie i po dzień dzisiejszy można zafundować sobie nawiedzenie, kupując skrzynkę na Etsy czy eBayu. Oferty są przeróżne i na każdą kieszeń. Powstały nawet strony dedykowane sprzedaży skrzynek, jak na przykład The Dybbuk Box Store. Na YouTube można obejrzeć dziesiątki filmów, gdzie żądni przygód amatorzy otwierają je przed kamerą. Im skrzynia droższa i ma bardziej złowieszczy opis, tym lepiej. Co moim skromnym zdaniem jest nie tyle głupotą, co stratą pieniędzy. Bo już o tym, że działanie może być potencjalnie niebezpieczne, nie wspomnę. Skrzynię The Booka kupił niejaki Józef Nickę za $140. W lutym 2004 roku postanowił ją sprzedać na eBayu za $280. W opisie zamieścił informację, jakoby od dnia kupna prześladowały go dziwne zjawiska. Od częstych problemów z samochodem, przez przykre zapachy pojawiające się w pobliżu przedmiotu, po utratę włosów. Józef przez jakiś czas prowadził bloga, w szczegółach opisując swoje doświadczenia, ale po sprzedaży skrzyni usunął wszystkie posty. W 2011 roku kupił ją Jason Haxton. Haxton jest dyrektorem Muzeum Medycyny Osteopatycznej w Kirksville, Missouri. Przez dekady poświęcał się badaniom historii antyków i starożytnych artefaktów. Oczywiście nie omieszkał napisać książki pod tytułem Skrzynia The Booka, w której opowiadał o swoich paranormalnych doświadczeniach. Jak twierdzi, przez kilka miesięcy po jej zakupie cierpiał na częste koszmary, w których prześladowała go nie kto inny jak postać staruchy o zapadniętych oczach. Twierdził ponadto, że wielokrotnie padł ofiarą ataku ze strony niewidzialnej siły, która zaczynała go dusić zarówno we śnie, jak i na jawie. Stan jego zdrowia pogarszał się z każdym tygodniem i zaczął kaszleć krwią. Postanowił przeprowadzić wikański rytuał oczyszczenia.
jesienią w swojej piwnicy, otoczony świecami, prosił o pomoc boginię Hekatę. Nie chciał pozbyć się negatywnego bytu, a jedynie uwięzić go na nowo w skrzyni. Dodatkowo umieścił ją w pudle wykonanym z drzewa akacjowego. Jak twierdzi Haxton, jego problemy zdrowotne skończyły się wkrótce potem. Kiedy jakiś czas później otworzył pudło, z jego wnętrza dobiegł piękny i urzekający zapach. Opisał go jako mocny i uzależniający. Jak gdyby byt chciał skłonić Haxtona zapachem do ponownego otwarcia skrzyni. Profesor Christopher French jest zarządcą Wydziału Badań nad Psychologicznymi Anomaliami w londyńskiej uczelni Goldsmiths. W swojej pracy konfrontuje świat paranormalny z psychologią, chcąc dowieść, że rzekome doświadczenia są działaniem zaburzeń psychicznych. Twierdzi, że właściciele skrzynek z góry wiedzieli, czego mogą się spodziewać i wypatrywali tych znaków w otoczeniu. Jeśli wierzysz, że zostałeś przeklęty, to nieuchronnie będziesz łączyć wszystkie złe rzeczy, które ci się przytrafiają, z klątwą. Wyjaśnia French. Krytycy zarzucali Haxtonowi absolutny brak konsekwencji w relacjonowaniu historii. Z jednej strony przysięga solennie, że artefakt jest naprawdę nawiedzony i przytacza całą masę zjawisk, które miały miejsce w jego obecności. W niektóre z nich ciężko uwierzyć nawet osobie, która bezkrytycznie podchodzi do tego typu manifestacji. Nie mówię tutaj o sobie. Twierdzi bowiem, że po otworzeniu skrzyni po jego policzkach zaczęły płynąć krwawe łzy. Z drugiej strony dochodzi do wniosku, że historia ze skrzynią Dybuka była zmyśloną przez Kevina Menisa bajeczką. W 2012 roku miała miejsce premiera filmu Kroniki opętania w reżyserii Sama Raimi. Zarówno Menis, jak i Haxton byli zaangażowani w jego produkcję w roli konsultantów. Ten drugi zaoferował, że pożyczy skrzynię reżyserowi, aby mógł wykorzystać ją w filmie. I choć Raimi się zgodził, nie zdołał znaleźć osoby, która podjęłaby się jej odbioru. Nie chciałem mieć z nią nic wspólnego, wspomina reżyser. Przeraża mnie. W artykule opublikowanym przez magazyn Entertainment Weekly, drugi z reżyserów, Ole Borndale, twierdził, że na planie filmu miały miejsce dziwne zjawiska, których nikt nie był w stanie wyjaśnić. Pewnego dnia, stojąc pod wyłączonym neonem, ten eksplodował. 5 dni po zakończeniu filmu wszystkie rekwizyty zostały zniszczone w pożarze magazynu w Vancouver. Nie wiem, czy te wydarzenia można powiązać z aktywnością paranormalną. Bardziej skłaniam się ku opinii, że był to zwykły ruch PR-owy mający zachęcić do obejrzenia produkcji. Bo przecież film o zjawiskach nadprzyrodzonych, na planie którego takowe mają miejsce, będzie się świetnie sprzedawał. Nie obyło się też bez internetowej przepychanki pomiędzy Menisem i Haxtonem. Prawdą jest, że ten drugi finansowo na całej sprawie wyszedł najlepiej. Zarobił krocie, nie tylko na sprzedaży książki, ale także na udzielonych wywiadach zarówno do telewizji, jak i prasy. Menis stwierdził, że Haxton pchał się dosłownie wszędzie, gdzie tylko chciano z nim zamienić 2 słowa, czerpiąc korzyści z historii, której nie był twórcą. A jak na to zareagował Jason? W wywiadzie do magazynu Input tak odniósł się do zarzutu. Cytuję. Myślę, że Kevin był po prostu rozgoryczony, bo choć faktycznie to on wymyślił całą historię, nigdy nie napisałby o tym książki. Nigdy nie kończy rozpoczętych projektów. Nigdy nie zabrałby się za kręcenie filmu. Ja obracałem się wokół gwiazd, a on był tylko hałasem w tle. Prawdopodobnie to go tak zdenerwowało. I choć ten komentarz musiał zaboleć, Menis zapewnia, że nie miał nic przeciwko publikacji dzieła i wystąpieniom publicznym Haxtona. Na samym końcu książki autor wyraźnie zarzuca Menisowi, że wymyślił całą historię ze skrzynią Dybuka, po czym sam sobie poniekąd przeczy, twierdząc, że przedmiot jest nawiedzony, ale to Kevin go przeklął przy użyciu kabały. Czyżby kanciarz został okantowany przez samego Boga? Pisze Haxton. Moje zdanie jest takie, że ktoś mieszał w sprawach, o których nie miał pojęcia, myśląc, że to takie zabawne i że ma nad tym kontrolę. To igranie z ogniem. Może i było zabawne. Do czasu. To, czy wymyślił tę historię, czy też nie, tak naprawdę nie ma znaczenia.
Gdzieś musiała się ona rozpocząć. Coś odpowiedziało na wezwanie, wciąż tutaj jest i jest znacznie potężniejsze od Kevina. Haxton zapewniał, że nigdy nie pozbędzie się skrzyni. Czasem czuje się jak Gollum. No wiecie, to jest mój skarb. Zwykł powtarzać. Zastrzegł, że w razie jego śmierci chce zostać pochowany razem z artefaktem, na co rodzina nie zareagowała entuzjastycznie. Zdanie zmienił w 2016 roku. Zach Bagans kupił skrzynię The Booka od Jasona Haxtona. Pewnie tak jak ja, zastanawiacie się za ile. Niestety w tej kwestii żadna ze stron nie puściła parę z ust. Ale biorąc pod uwagę poprzednie zakupy Zacha, możemy spekulować, że była to kwota z rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Kim jest Zach Bagans? Prawdopodobnie wielu z Was kojarzy go z serialu Ghost Adventures, gdzie pełni rolę prowadzącego i głównego śledczego. Zach z niewielką grupą przyjaciół i jeszcze mniejszą ekipą filmową podróżuje po całym świecie z zapałem, badając świat paranormalny. Ogólnie serial okazał się wielkim hitem i ma już ponad 20 sezonów. A sami badacze szczycą się rzetelnością swojej pracy, w wykonaniu której pomagają im sprzęty najnowszej technologii, nierzadko stworzone specjalnie po to, aby wykonywać pomiary świata niewidzialnego. Ściśle współpracują z inżynierami takimi jak Bill Chappell, a także sławnymi mediami jak Patty Negri. Zach Bagans jest też właścicielem The Haunted Museum w Las Vegas, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia odwiedzającym atrakcję z dreszczykiem. Jedni zbierają znaczki, drudzy kolekcjonują kwiaty do domowej dżungli. Zach zbiera przeklęte i nawiedzone artefakty, które można zobaczyć właśnie w jego muzeum. Znajdują się tam między innymi lalka Peggy, nawiedzone lustro Belli Lugosi, Volkswagen doktora Jacka Kaworkiego, którym dokonał eutanazji na dziesiątkach pacjentów, no i oczywiście od 2016 roku skrzynia The Booka. Tego samego roku Bagans zaprosił do odcinka Deadly Possessions, spin-offu Ghost Adventures, Kevina Manisa i Jasona Haxtona. W 2020 roku Bagans, z tego co wiem, po raz pierwszy otworzył skrzynię The Booka podczas odcinka Ghost Adventures Quarantine. Podczas jego trwania usłyszał bezcielesny głos mówiący Kevin i Evil, czyli zło, a także szept dziecka. Udało im się uchwycić kamerą anomalię, która zamanifestowała się w skrzyni. Punktem kulminacyjnym programu był gościnny występ rapera i przyjaciela Zacha, Post Malone. Bagans dotykał ręką skrzyni, a Post złapał go wtedy za ramię. To ponoć wystarczyło, aby przenieść złą energię na rapera. I faktycznie po wizycie w muzeum przez następne kilka miesięcy muzyk miał wyjątkowego pecha. Jego prywatny samolot prawie się rozbił, miał poważny wypadek samochodowy i ktoś włamał się do jego domu w dolinie San Fernando. Czy ta seria niefortunnych zdarzeń miała coś wspólnego ze skrzynią The Booka? Ciężko powiedzieć. Osobiście bardzo w to wątpię, ale kto wie. Oczywiście Haxton nie był jedynym, który starał się dowieść, że Menis zmyślił całą historię. W 2019 roku w magazynie Skeptical Inquirer ukazał się artykuł Kenny'ego Bindle, w którym zdaje się potwierdzać tę teorię. Zamieścił w nim screenshot facebookowego postu Menisa z 24 października 2015 roku. Cytuję. To ja jestem autorem historii o skrzyni The Booka, którą opublikowałem na eBayu w 2003 roku. Wszystkie plotki, jakoby istniały dostępne informacje dotyczące przedmiotu, zanim napisałem post, są śmiechu warte. To samo tyczy się wszystkich przedmiotów, które osobiście stworzyłem i umieściłem w jej wnętrzu. Co powiecie na to? Jeśli ktoś będzie w stanie udowodnić, że się mylę i znajdzie informacje na temat skrzyni The Booka, które opublikowano wcześniej niż mój post, to dam mu $1 000 000 i wytatuuję sobie jego imię na czole. I ma po części rację. Prawdą jest, że nie istniała skrzynia The Booka, za to sam The Book już tak. Pojęcie The Booka jako złego ducha opętującego ludzi po raz pierwszy pojawiło się w XVI-wiecznych pismach.
Mistyk Isaac Luria, urodzony w 1534 roku, stworzył postać Dybuka jako idei mającej wyjaśnić wędrówkę dusz w doktrynie, którą stworzył. Pojęcie ducha opętującego żywych pojawiło się trochę później za sprawą jego uczniów. I choć przez wieki istota ta była ignorowana przez uczonych, zyskała na popularności dzięki sztuce wyreżyserowanej przez Schleimego Anskiego, pisarza, dramatopisarza i badacza żydowskiego folkloru. Zasłynął właśnie ze swojej sztuki pod tytułem Dybuk pomiędzy dwoma światami, napisanej w 1914 roku. W wywiadzie dla magazynu Input z 2021 roku Menis w końcu otwarcie przyznał, że historia skrzyni Dybuka jest całkowicie fikcyjna. Cytuję. Jestem twórczym pisarzem. Skrzynia Dybuka to historia, którą stworzyłem. 20 lat temu, kiedy opublikowałem post, miałem pewien cel. A opowieść spełniła swoją rolę. Stała się interaktywnym horrorem w czasie rzeczywistym. Menis faktycznie kupił skrzynię na wyprzedaży garażowej, ale nie od wnuczki Haveli, Żydówki polskiego pochodzenia, a prawnika. To ja wyryłem z tyłu modlitwę Shema Izrael. Kamień z napisem Shalom to także dzieło mojego autorstwa. Bez wątpienia to ja byłem twórcą wszystkiego. Nazwy, skrzyni, pojęcia i pomysłu. Dziennikarz prowadzący wywiad postanowił na własną rękę potwierdzić słowa Menisa. Skontaktował się w tej sprawie z dwoma przyjacielami Kevina, Kurtem Morrisem i Matthew Christensen, o pseudonimie Kudłaty. Obydwaj pracowali z Menisem w barze Club Underground w Beaverton, Oregon, w czasie, kiedy powstawała historia. Christensen, a.k.a. Kudłaty, przyznał, że to jego włosy znajdują się w skrzyni Dybuka. Kevin jest jednym z najinteligentniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem, opowiada Morris. Ta konkretna skrzynia należała do niego, a kiedy znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, wpadł na pomysł tej niezwykłej historii. Wiedział bowiem, że się sprzeda. Urosła ona do rozmiarów fenomenu i do dziś się o niej mówi. Menis zaprzecza, jakoby motywacją były pieniądze. Twierdzi, że motorem i inspiracją do pisania były negatywne doświadczenia w życiu prywatnym i seria pechowych wydarzeń. Napisałem tę historię podczas Jom Kippur, w dniu pojednania. Stworzyłem skrzynkę podczas modlitwy o przebaczenie za wszystkie popełnione grzechy, o których wiedziałem, a co ważniejsze, za te grzechy, o których nie miałem pojęcia. Wyznaje Kevin. Nie wszystkie elementy historii zostały zmyślone. Menis podarował skrzynkę matce w Halloween, a ona naprawdę miała udar mózgu. Zapytany o jej wystąpienie w Paranormal Witness odpowiedział: był to wybitny pokaz matczynej miłości i wystąpienie godne Oscara. Nie rozmawiałem z nią przed wywiadem, ani nie uzgadniałem, co ma mówić. W internecie krążą plotki, jakoby Haxton, autor książki Skrzynia Dybuka, i Kevin byli w zmowie. Czemu ten ostatni stanowczo zaprzecza? W rzeczywistości ponoć poinformował Haxtona, że zmyślił historię, na co ten odpowiedział, cytuję: Kevin, nie musisz przede mną udawać. Menis przyznaje, że przez lata wymyślał kolejne elementy historii, aby ewoluowała wraz z nowymi odbiorcami i była wciąż interesująca. Podczas kręcenia Ghost Adventures Quarantine Menis przytoczył nowe informacje, które rzekomo zdobył. Podarował Zakowi w prezencie kolejną skrzynkę, znacznie mniejszą, i wyjaśnił, że na świecie znajduje się tylko 10 tego typu artefaktów. Wytłumaczył, że Havela, jej pierwsza właścicielka, wraz z inną kobietą o imieniu Sophie, przeprowadziły rytuał wzywający złego ducha, by pomóc Żydom w walce z okupantem. Byt był jednak zbyt potężny i nie były w stanie go kontrolować. Havela wierzyła, że ta sama energia była odpowiedzialna za największe tragedie i wojny mające miejsce w XX wieku, między innymi wojnę w Korei. Bardzo szybko zdała sobie sprawę, jak wielki błąd popełniła, więc chwytała Dybuka, jego energię rozproszyła i zakleła w 10 szkatułkach. Rozesłała je po całym świecie. Jeśli ktoś zdoła zebrać wszystkie skrzynie i otworzy je jednocześnie, uwolni zło, którego świat jeszcze nie widział.
Manny stwierdzi, że udało mu się znaleźć 7 z nich. Jedną podarował Zakowi, a drugą ten kupił od Haxtona. Razem 8. Pozostałych 2 jak dotąd nie odnaleziono. Podczas kręcenia odcinka Kevin zaczął chodzić w kółko, pod nosem recytując jeden ze swoich wierszy pod tytułem The Shadow Man z brytyjskim akcentem. Oczywiście do tego też dorobiono historię. Twierdzono bowiem, że mężczyzna został na pewien czas opętany przez Dybuka. Prawda była bardziej prozaiczna. Kevin twierdzi, że zapomniał o mikrofonie, który przypięto do jego ubrania. Po premierze odcinka dostał setki maili z informacjami, jakoby nadawcy także mieli swoje doświadczenia z Człowiekiem Cieniem. Człowiek Cień zaczął żyć własnym życiem, opowiada Kevin. Podobnie jak skrzynia Dybuka. Jak twierdzi, przez lata doświadczał zjawisk paranormalnych, choć nie sądzi, aby miały one związek z artefaktem. Podczas wywiadów w radio personel zmagał się z problemami technicznymi. W trakcie rozmów dzwonili słuchacze i oni także opowiadali o dziwnych zjawiskach, które podążały za nimi po zobaczeniu skrzyni, a nawet jej zdjęcia. Słuchacz zadzwonił mówiąc: kiedy tylko znalazłem zdjęcie skrzyni w internecie, mój komputer stanął w płomieniach, opowiada Menis. Jedna ze słuchaczek twierdziła, że spod maski jej samochodu buchnęły płomienie zaraz po zobaczeniu fotografii przedmiotu. Osobiście myślę, że i te zeznania możemy włożyć między bajki, tak samo jak rzekome doświadczenia Menisa. Ciężko jest uwierzyć w to, co mówi, po tym jak trollował ludzi przez ponad 20 lat. Więc gość jest sam sobie winny. Jason Haxton, skonfrontowany przez redaktora magazynu Input, który poinformował go, że historia jest fikcyjna, tylko wzruszył ramionami. W dalszym ciągu podtrzymywał, jakoby paranormalne manifestacje, które miały miejsce po zakupie skrzyni, naprawdę się wydarzyły, bowiem zawsze traktował ją jak prezent od losu, a nie przekleństwo. Zawsze nazywałem ją pudełkiem życzeń, opowiada. Ktokolwiek stworzył skrzynię Dybuka, dał jej moc sprawczą. Samo jej istnienie było efektem domina. W skrócie, skrzynia Dybuka jest większym fenomenem, niż mógł sobie wymarzyć. Chodzi mu oczywiście o Kevina. Twórca artykułu poinformował także Zaka o swoim odkryciu. To, że badacz był niezadowolony z zaistniałej sytuacji, byłoby nie do powiedzenia mroku. Menis zaraz po otrzymaniu telefonu od Zaka napisał wiadomość do redaktora. Cytuję. Źle się dzieje. Nie jestem zadowolony. Nie uwierzysz, jakie rzeczy się teraz odwalają w moim życiu. Jestem dosłownie bombardowany przez jakąś klątwę. Po czym opisuje, co mu się przydarzyło w zaledwie tydzień. Jego samochód się zepsuł. Zostawiła go dziewczyna, zmarła jego matka i 2 bliskich przyjaciół. Nawet nie zamierzam opisywać pomniejszych incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatnich 7 dni, dodaje. Zadziwiające jest to, że wciąż ich przybywa. Pomimo pecha, dalej podtrzymuje, że historia jest fikcyjna. A jak Bagans odniósł się do sprawy? Na początku dość oschle, odrzucając propozycję wywiadu przed kamerami. Po konfrontacji z Menisem napisał maila do redaktora, w którym przedstawia swoje stanowisko. Cytuję. Odkąd w moim posiadaniu znajduje się skrzynia Dybuka, udokumentowano niezliczone doświadczenia ludzi, którzy mieli z nią kontakt. Nie tylko moje własne, ale także pracowników muzeum, członków załogi, odwiedzających i Post Malone. Dodaje także, że niektórzy z gości zostali dotknięci negatywną energią emanującą ze skrzyni, i konieczne było wezwanie pogotowia. Siła sugestii? Być może. Sądzę, że skrzynia jest czymś więcej niż przedmiotem, bez względu na jej pochodzenie, dodaje Zak. Nie zdziwiłbym się, gdyby wokół niej nawarstwiało się coraz to więcej kontrowersji i konfliktów. Skrzynia Dybuka zawsze budziła pytania. Stała się inspiracją dla filmów i książek. W przeklętym przedmiocie jest więcej niż mogłoby się wydawać. Jego historia wciąż się pisze. I tak jak założył Menis, interaktywny horror w czasie rzeczywistym otrzymał nowy rozdział. I choć wiemy, że była to czysta fikcja literacka, a fenomen powstał prawdopodobnie za sprawą siły sugestii,
to warto przez moment pochylić się nad teorią, jakoby za zjawiskami stał myślotwór, tak zwana tulpa. Tulpa to inaczej samoświadomy, wyimaginowany przyjaciel. Pojęcie pochodzi od tybetańskiego słowa sprulpa, czyli budować. W mistycyzmie jest to byt lub obiekt stworzony przez sferę duchową lub mentalną. Starano się dowieść istnienia idei podczas eksperymentu Philipa. Przeprowadzono go w Kanadzie, dokładnie w Toronto, w 1972 roku. Jego założeniem było ustalenie, czy badane osoby będą w stanie porozumiewać się z fikcyjnym duchem. Eksperymentem kierował matematyk i genetyk dr George Owen, a także psycholog Joel Witten. Stworzyli postać ducha imieniem Philip Aylesford. Jego obszerną historię od dnia narodzin do śmierci. Grupa ochotników miała komunikować się z nim podczas seansu spirytystycznego. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy będą oni w stanie przy pomocy myśli i samej wiary stworzyć byt i prowadzić z nim rozmowę, a także zweryfikować, czy ochotnicy będą skłonni do rozbudowywania jego historii. W tym miejscu podam sekretną emotykonkę na dzisiaj. Jest nią pudełko. Muszę przyznać, że pomysł naukowców był sam w sobie oryginalny i ciekawy, ale założenia eksperymentu z góry skazywały go na porażkę, skoro dane, na których się opierał, były całkowicie zmyślone. Oczywiście dochodzą do tego także subiektywne uczucia i emocje, które jak wiadomo nie sprzyjają rzetelnemu opisowi zdarzeń. Sama koncepcja, że można powołać coś do istnienia, zaledwie o tym myśląc, a twór ten będzie w stanie się zamanifestować, jest szalenie ciekawa. Więc czy jest możliwe, aby ludzie, którzy uwierzyli w dybuka i klątwę, zbiorczo powołali je do życia? Kto wie? I na tym kończymy. Muszę przyznać, że opowiadając wam dzisiejszą historię, miałam wrażenie, jakbym zamieniła się w reporterkę relacjonującą najświeższą dramę. Tylko w wersji paranormalnej. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Spotkajmy się w sekcji komentarzy i wymieńmy przemyśleniami. Jeśli podoba wam się tematyka kanału i chcielibyście wesprzeć to, co robię, abym mogła dalej nagrywać i dzielić się z wami historiami z pogranicza światów, to zajrzyjcie do opisu. Znajdziecie tam link, gdzie można to zrobić bez żadnych zobowiązań. Z góry dziękuję za wasze wsparcie. Zachęcam was też do subskrybowania kanału i zapoznania się z innymi moimi filmami. Będę wdzięczna za łapki w górę, jeśli spodobał wam się dzisiejszy materiał. A tymczasem do usłyszenia w następnym filmie.